Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa. Poranny gość Radia RDN Małopolska, Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Witam. Witam Państwa serdecznie. Lokomotywa pod nazwą Dąbrowa Tarnowska powinna być skierowana na nieco inne tory niż za czasów poprzednika i poruszać się znacznie szybciej. Pamięta Pan te słowa? Pamiętam doskonale. Miałem na myśli to, że lokomotywa jedzie oczywiście cały czas, ale pewne zmiany są wskazane i tych zmian oczekiwali mieszkańcy. Chciałbym, żeby one zafunkcjonowały. Ale na czym ma polegać konkretnie skierowanie lokomotywy, jaką jest Dąbrowa Tarnowska, na inne tory? Inne tory to znaczy, że co? Że miasto za dużo wydawało, czy miasto za mało inwestowało? O co panu konkretnie chodziło? Jest konieczność wdrożenia nowych pomysłów, które pojawiły się w kampanii wyborczej, które były przez mieszkańców oczekiwane, które były zgłaszane do mnie zarówno w kampanii wyborczej, jak również wcześniej. I tu właśnie się pojawiła myśl, żeby to, co dobre, zachować, ale pewne zmiany i poprawy wprowadzać. No i co będzie tą zmianą? Od samego początku pracujemy nad strefą gospodarczą. Chcielibyśmy też pewnych zmian w konstrukcji budżetu. Oczywiście ten budżet, który przyjęliśmy na koniec ubiegłego roku, w dużej mierze był przygotowywany na jesieni wcześniej. Dzisiaj dużych zmian nie mogliśmy wprowadzić, ale korekty nowa rada zapowiedziała już w najbliższych miesiącach. Chcielibyśmy wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, chcielibyśmy kontynuacji tych zadań, które zostały rozpoczęte wcześniej. Oczywiście cały czas te zmiany będziemy proponować. Nowa rada, zespół jest kreatywny, a zarazem doświadczony. Myślę, że w tym dobrym składzie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Powiedział Pan o strefie aktywności gospodarczej. Rozumiem, że według Pana wizji ona może być odpowiedzią na problemy mieszkańców. Chodzi mi głównie o bezrobocie. Na Powiślu. Na pewno tak. W pierwszych dniach już z tematem się bardzo blisko zapoznałem i praktycznie w każdym tygodniu chcę poświęcać czas temu tematowi. Jednak sytuację zastałem dosyć skomplikowaną. Strefa jest wyznaczona we wsi Morzychna, to jest zupełnie niedaleko od Dąbrowy, jednak własność w tej strefie ma gmina Żabno, samorząd sąsiedni. Na dzisiaj jest to teren w zupełności bez uzbrojenia. Trzeba tam czynić szybko inwestycje, projektować dojazd, projektować drogi, kanalizacje, wodociągi. Czas, bym powiedział, jest dosyć spóźniony w tym zakresie, bo wiele konkurencyjnych stref już powstało. Aktywności gospodarczej już powstało lub specjalnych stref ekonomicznych. Jednak myślę, że jeśli szybko będziemy tutaj procedować, powinniśmy strefę uruchamiać, ale też i potrzeba właśnie między innymi tych rozmów z sąsiadami, bo no, ja się zdarzę z taką sytuacją, że inwestor przyjdzie do samorządu dąbrowskiego zakupić teren w strefie, ja go muszę jednak skierować do sąsiadów. Muszą tutaj pewne uzgodnienia zafunkcjonować tak, aby w przyszłości była czytelność i no, chęć instalowania inwestorów. Panie burmistrzu, ale jeżeli dobrze rozumiem to, co pan mówi, to póki co to jest pewnego rodzaju wizja, która jeszcze nie ma konkretów. Tak. Sam pan powiedział, że konkurencja jest duża tutaj w regionie, więc z automatu Powiśle będzie musiało się czymś wypozycjonować na tle innych stref, żeby tych inwestorów przyciągnąć. Pytanie, na ile Powiśle może być atrakcyjne inwestycyjnie? Pewne atuty mamy. Jesteśmy dzisiaj blisko autostrady. Teren jest blisko drogi krajowej. Te wszystkie elementy, te pozytywne aspekty musimy wykorzystać. Natomiast wydaje mi się, że właśnie potrzebna jest tu szybkość działania. Z uwagi na to, że ta konkurencja już istnieje w otoczeniu, my musimy szybko spowodować to, żeby inwestorzy mogli się wprowadzać. Zainteresowanie pewne już jest. Pierwszy inwestor dokonał zakupu areału obszaru właśnie. Mimo że teren nie jest jeszcze uzbrojony, jak sam pan powiedział. Mimo że teren nie jest uzbrojony i mimo że zakupił właśnie w sąsiednim
samorządzie ten teren. I na tej podstawie snuje pan wizję, że ta strefa może cieszyć się powodzeniem? Tak, są pytania, kiedy będziemy przygotowani, bo jednak jest oczekiwanie, żeby wejść w strefę z infrastrukturą, z terenem przygotowanym. Chcielibyśmy to jak najszybciej spowodować. I kiedy to wszystko mogłoby mieć ręce i nogi? Każda procedura wymaga czasu. Trzeba zauważyć, że jeszcze przez tą strefę biegnie dwie linie średniego napięcia, również linie gazowe. Wiele jest uwarunkowań, które spowodują to, że nie da się natychmiast sytuacji zmienić. Ale trzeba dużo chęci i determinacji, żeby sytuacja się zmieniała. Rozmawiałem też z operatorem strefy, Krakowskim Parkiem Technologicznym. Też mamy pewne przemyślenia co do następnych lokalizacji. Myślę, że dużo przed nami pracy w tym zakresie, ale chciałbym, żeby ona była dobrze wykonana. No łatwo obejmuje się urząd po 20 latach rządów Stanisława Początka? Urząd generalnie pracuje dobrze i otoczenie również, ale... Tak, ale czy pan osobiście jest łatwo? Na pewno... Bo podejrzewam, że nie, na pewno, ale pytam. Nie jest łatwo. Moje doświadczenie wcześniejsze w samorządzie jest, ale jak popatrzę moją funkcję starosty pełnioną z poziomu funkcji starosty pełnionej funkcji przed 8 laty, to jednak zadania gminne są o wiele szersze i więcej jest kontaktu z mieszkańcami. A jak się pan dogaduje na przykład ze starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim? Jak wiadomo, jemu jest bliżej do pana Stanisława Początka niż do pana, no z całym szacunkiem. Z panem starostą Tadeuszem Kwiatkowskim współpracujemy od wielu lat. Jesteśmy na dzisiaj po dwóch stronach ulicy. Tak, ale pan Kwiatkowski w wyborach na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej popierał pana Początka, nie pana. Myślę, że nie będzie problemów z porozumieniem. Jesteśmy po rozmowach. Dobra współpraca będzie służyć mieszkańcom. Tego na pewno oczekuje pan Kwiatkowski, tego oczekuję ja. I mieszkańcy, na pewno. Mieszkańcy, wspomniał pan o inwestycjach. Jest taka jedna inwestycja, chodzi mi konkretnie o obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej. To jest temat, który żyje, szybko umiera, po czym na nowo się odradza. Według zapowiedzi poprzedniego burmistrza w tym momencie miała trwać procedura przetargowa. Co się dzieje w tym temacie? Skierowaliśmy do Generalnej Dyrekcji formalne zapytanie, jakie będzie procedowanie w tym zakresie. Na chwilę obecną trwają prace geologiczne. Mam nadzieję i tego wszyscy oczekujemy, że zapowiedziane terminy przez Generalną Dyrekcję będą podtrzymane. Czyli, że budowa rozpocznie się w 2015 roku, a temat to nie jest tylko zapowiedź budowy obwodnicy, to nie jest tylko i wyłącznie Mrzonka. Bo w momencie, kiedy pojawiła się informacja, że w końcu są pieniądze, pojawiły się komentarze, że właściwie zapowiedzi przez lata było wiele. Tylko nigdy nie było realnego rozpoczęcia budowy tej obwodnicy. Na ile będę mógł ja osobiście i wspólnie z pozostałymi samorządowcami będziemy pilnować tych terminów, które Generalna Dyrekcja nakreśliła i myślę, że już po tych 20 latach dyskusji najwyższy czas jest na czas wykonywania tego zadania. Panie burmistrzu, a patrząc na kwestie zatrudnienia, kwestie bezrobocia, kwestie społeczne, kwestie oświaty, czy pana zdaniem powinno być tak, że Dąbrowa Tarnowska, i pan też widzi w tym swoją rolę, rolę samorządu, Dąbrowa Tarnowska powinna być na tyle silnym ośrodkiem, gdyby ten kapitał ludzki nie ucieka do Tarnowa, czy fakt, że jednak Dąbrowa Tarnowska trochę kieruje się w stronę Tarnowa, to jest pozytywne zjawisko, jak pan to ocenia? Myślę, że musimy tutaj patrzeć w dwóch kierunkach. Chcielibyśmy, żeby na terenie powiatu Dąbrowa była najsilniejszym ośrodkiem, bo to będzie powodować pozytywne skutki dla mieszkańców, którzy w regionie mieszkają, ale też z Tarnowem chcemy dobrej współpracy i też mamy świadomość, że jednak Tarnów jest dużym ośrodkiem, dużo większym niż Dąbrowa i ten wypływ ludzi chociażby do pracy będzie następował. Ale trzeba wszystkie aspekty wykorzystać w tym kierunku, żeby i zmniejszyć bezrobocie, a zarazem ta współpraca między dużymi ośrodkami była jak najlepsza. Rozmowę rozpoczęliśmy od pana expose podczas drugiej sesji Rady Miasta i tak samo chcę ją zakończyć, bo powiedział pan, że każdy obywatel bez względu na status będzie równo traktowany. Co to oznacza? To oznacza, że w poprzednich latach były jakieś dysproporcje w tej kwestii? Pan coś zauważał? No, w trakcie kampanii były kierowane do mnie różne sprawy, które dzieją się z dnia na dzień, tak jak życie się toczy. I mówiąc te słowa, chciałbym, aby praca
samorządu i urzędu wyglądała tak, że każdy jest zabezpieczany na miarę naszych możliwości i jego potrzeb i tego bym chciał jak najbardziej. Czyli rozumiem, że burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w każdej sytuacji, bez względu na to, jaka ona będzie, zawsze będzie mieć wyciągniętą rękę do mieszkańców. Tak bym chciał, aby urząd pracował. A jak będzie, czas pokaże? Myślę, że czas pokaże, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Dziękuję Państwu bardzo.